teraz zaczniemy sobie szukać Waszych ulubionych raportów, raportów, z którymi mieliście zawsze do czynienia w Analyticsie Uniwersalu, a po włączeniu, uruchomieniu GA4 pojawił Wam się pewnie mało intuicyjny interfejs, gdzie nie mogliście doszukać Waszych ulubionych raportów. Więc gdzie one są? Gdzie jest raport źródło medium, z którego tak często poprzednio korzystaliście? Generalnie w interfejsie GA4 są cztery takie kategorie raportu. Jest to takie najważniejsze dla Was. Są to dotyczące cyklu życia użytkownika, pozyskanie, zaangażowanie, generowanie przychodu, a następne tyczą się już takich dodatkowych danych o użytkowniku, jak dane demograficzne czy technologie. Do tego też sobie później bardziej szczegółowo przejdziemy. Teraz szukając raportu źródło medium, wchodzimy w raport z pozyskiwaniem, tam klikamy w pozyskiwanie użytkowników i możemy sobie wybrać tutaj w tej kolumnie, która będzie znajdowała się na dole ekranu, po rozwinięciu tego trójkącika w dół, takie coś jak pierwsze źródło medium użytkownika. Czyli będziemy wiedzieć, z jakiego źródła medium przyszedł do nas pierwszy raz użytkownik. Dalej, jeśli chcemy na przykład porównać modele atrybucji, raport, który w moim odczuciu również był dosyć często używany w poprzednim Analyticsie, znajdujemy to w osobnej kategorii GA4. Tutaj ta ikonka tyczy się kategorii raportów związanych z reklamami. Wcześniej byliśmy tutaj w tej drugiej od góry. I w tym kategorii z raportami dotyczącymi reklamy będziemy mieli dział atrybucji i porównanie modeli. Wyświetli się nam tabela, gdzie w jednej części możemy wybrać sobie jeden model atrybucji, w drugiej kolejny i porównywać dane. Później mamy nasz ulubiony współczynnik odrzuceń, którego wiele z nas szukało w nowym Analyticsie. No, współczynnika odrzuceń do niedawna nie było w ogóle. Teraz na niektórych kontach zauważyłam, że zaczął się pojawiać, ale dopiero w możliwości edycji raportów standardowych. Jeśli chcemy gdzieś skądś ten współczynnik odrzuceń wyciągnąć, jak to moja kursantka ostatnio określiła, skupiamy się na rzeczach bardziej pozytywnych niż negatywnych, ponieważ w GA4 jest współczynnik zaangażowania, a nie współczynnik odrzuceń. Więc od razu na dzień dobry mamy coś pozytywnego, a nie negatywnego. Więc w GA4 szukamy współczynnika zaangażowania. Jest taka tabela, taka kolumna domyślnie w naszej tabeli raportu pozyskiwania użytkowników i jak sobie z takiego współczynnika zaangażowania wyliczyć współczynnik odrzuceń? No bardzo prosto, od 100 odejmujemy nasz współczynnik zaangażowania i w tym przypadku widzimy, że współczynnik odrzuceń to będzie tam niecałe 30%. Bardzo łatwo sobie to policzyć. Jeśli mamy raporty e-commerce, z którymi też do tej pory dużo korzystaliśmy w Analyticsie Uniwersalnym, na przykład skuteczność produktu, skuteczność sprzedaży, gdzie takie rzeczy są? One znajdują się teraz w raporcie dotyczącym generowania przychodu, więc każdy może się domyślić, że jest to związane z zakupami. Jest tutaj raport zakupy e-commerce i mamy znowu kolejną tabelę, która domyślnie przedstawia nam nazwy produktów, ale możemy sobie to rozwinąć o dodatkowy wymiar i w tym dodatkowym wymiarze dodać na przykład takie zdarzenie jak Transaction ID. I wówczas mamy raport, który jest podobny do tego raportu skuteczność sprzedaży z Universal Analyticsa. Fajną opcją też jest to, że po rozwinięciu takiej listy, jeśli nie wiemy czy nie pamiętamy jak nazywa się to coś, ten wymiar, który chcemy znaleźć, wystarczy wpisać czasami tylko pierwsze kilka liter i Analytics pokaże nam wszystko, co się do tego tyczy. Jest to bardzo pomocne, szczególnie na początku, kiedy no nie śmigamy jeszcze tak sprawnie w tych raportach. Gdzie można porównywać segmenty w raportach, rzecz też również często używana w starym Analyticsie. Każdy raport, który włączymy, ma taki główny widok, na którym domyślnie pokazane są dane związane ze wszystkimi użytkownikami, ale po kliknięciu tutaj w dodaj porównanie pojawi nam się taka belka z prawej strony i możemy sobie tutaj dodawać różne segmenty.
to jest też bardzo fajnie zrobione, bo tych modyfikacji jest naprawdę wiele i można bardzo dokładnie sobie to określić. Również dużym plusem jest to, że nie musimy pamiętać i wiedzieć dokładnie, jak się nazywa to, co my chcemy zrobić. Tutaj również Analytics nam podpowiada i pokazuje możliwe dostępne opcje. I jeszcze kolejna rzecz, jak w nowym GA4 dodawać zderzenia i konwersje. Robi się to, jest do tego dedykowany raport, dedykowana opcja w tym momencie już w ustawieniach administracji, zarówno zdarzenia, jak i konwersje. Są na to dwa osobne panele. W tym momencie widzicie listę zdarzeń, które są na danym koncie i takie zdarzenie możemy sobie, ono nam się tutaj pojawi, albo kiedy stworzymy je w panelu Tag Managera i wyślemy informację o tym zdarzeniu do GA4, albo możemy to zrobić też ręcznie, tutaj za pomocą przycisku utwórz zdarzenie. Na samym początku, jeśli korzystacie z Tag Manager, z Google Analytics 4, wydaje mi się, że łatwiejszym mimo wszystko może być dla Was dodawanie tego przez Tag Managera, ponieważ jeśli chcielibyście bazować na GA4, no to tutaj trzeba znać to przykładowo nazewnictwo eventów w GA4, bo konfiguruje się to zdarzenie poprzez dodawanie na przykład, dodawanie wartości do danego eventu. Jakby jest to troszkę bardziej skomplikowane, ale zachęcam jak najbardziej, żeby spróbować, co dla Was jest łatwiejsze, czy dodawanie tego tutaj, czy dodawanie przez Tag Managera. I później, kiedy stworzycie sobie takie zdarzenia, no to do 24 godzin one pojawią się tutaj na tej liście, chyba że stworzycie je od razu, ale jeśli wysyłacie przez Tag Managera, no to do 24 godzin one się tutaj pojawią i wówczas możecie takie zdarzenie za pomocą jednego kliknięcia, przesunięcia tego suwaczka oznaczyć jako konwersję. Jeśli potrzebujecie coś, taką konwersję stworzyć szybciej, to również panel wyglądający identycznie jak ten ma zamiast utwórz zdarzenie, ma utwórz konwersję, możecie to również zrobić, jeśli zależy Wam na szybkim stworzeniu konwersji. To jest bardzo ciekawa rzecz, jeszcze jedna, jeśli chodzi o porównanie tych raportów, tych dwóch narzędziach. W Universal Analytics czasami nie do końca wiarygodne, nie do końca dobre było skupianie się na tym, jaki czas spędzony na stronie pokazuje nam to narzędzie. Ponieważ ten czas był liczony troszkę inaczej niż jest teraz. Teraz w Google Analytics 4 jest to liczone o wiele bardziej dokładnie. Ponieważ jak to robił Universal Analytics? Kiedy ktoś wszedł na stronę i spędził na tej stronie powiedzmy 10 minut, czytając artykuł, no to jakby no był to zaangażowany użytkownik, zaciekawiło go to na tyle ten artykuł, że spędził tam aż 10 minut i czytał to, co jest tam napisane, no ale później wyszedł z tej strony. I Analytics Universal nie do końca poprawnie był w stanie wyłapać takie zachowanie użytkownika na stronie, te zdarzenia, które on wykonywał, więc bardzo często w takim przypadku mógł pokazywać, że taka sesja trwała 0 minut, co no, mijało się z rzeczywistością. Natomiast Google Analytics 4, przez to, że ma możliwość mierzenia zdarzeń automatycznie i on też bardziej dokładnie mierzy nam te zdarzenia i to, co my robimy na tej stronie, no to pokazuje nam bardziej wiarygodne informacje, bo chociażby w takiej samej analogicznej sytuacji, jeśli wejdziemy na stronę i czytamy artykuł przez 10 minut, no to on chociażby wyłapuje nasze scrolle i jest w stanie przez to określić, no, że taka sesja trwała, nie wiem, około 10 minut, bo również nie wie, o której my wyszliśmy, ale wie, że coś się na tej stronie działo, więc podaje ten czas bardziej dokładny. Jest to informacja, którą fajnie już można wyczytać z nowego Google Analytics 4.